internecie można zarabiać naprawdę w przeróżny sposób. Dziś chciałbym podzielić się z Wami nowym sposobem na zarabianie w sieci, który jest po pierwsze niezwykle ciekawy, po drugie nie wymaga praktycznie żadnych umiejętności, po trzecie daje całkiem fajne kwoty do zarobku. Jaka to metoda? Zapraszam serdecznie do obejrzenia materiału. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Na pewno wielu z Was zauważyło na swoich tablicach na Facebooku ogłoszenia osób, które sprzedają różnego rodzaju przedmioty za pomocą platformy Facebook Marketplace, czyli takiego, można by powiedzieć, facebookowego Allegro, czy też OLX-a, w którym to każdy z nas może wystawić dowolną rzecz na sprzedaż. Wiadomo, każdy z nas ma różnego rodzaju niepotrzebne rzeczy, które chce sprzedać. Możemy je wrzucić więc na Facebook Marketplace i pozbyć się swoich starych gratów, zarabiając przy tym trochę gotówki. To oczywiście najprostsze użycie Facebook Marketplace, które bądź co bądź jest samo w sobie pewnym sposobem na zarabianie w internecie. Takie ogłoszenie wyświetla się na tablicach naszych znajomych, jak również na tablicach osób, które zamieszkują naszą dalszą lub bliższą okolicę. Oczywiście, sprytni sprzedawcy zaraz zauważyli tą zależność i zaczęli wykorzystywać ten model sprzedaży na własny użytek. Dodają oni ogłoszenia sprzedaży różnego rodzaju sprzętów, które sprzedają jako nowe rzeczy, wysyłając je za pobraniem do każdej zainteresowanej osoby, która napisze do nich prywatną wiadomość. Ta taktyka okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ sporo osób, przeglądając swojego Face'a, zauważyło, czy to zestaw kluczy, czy latarkę, która mogłaby im się przydać. Zainteresowanie tym sposobem sprzedaży okazało się tak spore, że sprzedawcy nie dawali rady odpisywać na wiadomości i skalować swojego biznesu. Potrzebują więc oni osób, które za prowizję od sprzedaży będą wystawiać przedmioty na sprzedaż w swojej okolicy. Tak więc powstała kolejna gałąź afiliacji, która trudni się właśnie tego typu sprzedażą. W sieci znajdziecie masę ogłoszeń firm, które poszukują ludzi do promocji ich produktów za pomocą platformy Facebook. Za każdym razem, kiedy ktoś dokona zakupu z naszego polecenia, otrzymamy procent od zamówienia i zarabiamy tym samym pieniądze. Ta praca przez internet jest bardzo prosta. Wystarczy tylko dodawać ogłoszenia przez internet i odpowiadać na pytania zadawane przez osoby zainteresowane. To wszystko. Pracodawcy zapewniają zarówno zdjęcia produktów, jak i gotowe opisy, kończąc nawet na schematach rozmów z potencjalnymi klientami. Tę pracę można potraktować jako stałe zajęcie albo jako coś dodatkowego, jako taki drugi etat po godzinach naszej stałej pracy. Zasady rozliczenia są tutaj bardzo proste: nie sprzedajesz, nie zarabiasz. Dodatkowo możecie zmodyfikować ten model zarabiania w sieci na kilka różnych sposobów. Pierwszym jest napisanie do osób, które sprzedają np. na Allegro, aby weszły z Wami we współpracę na właśnie takich zasadach, jak opisałem. Wy podsyłacie im dane do wysyłki, a firma odpala Wam prowizję za każdą udaną transakcję. Drugim sposobem na zarabianie tą metodą jest zakup przez nas samych określonej ilości przedmiotów i odsprzedaż ich na portalu Facebook Marketplace. Wygląda to tak, że kupujemy na Allegro rzeczy, które cieszą się sporym zainteresowaniem, a następnie dodajemy naszą przebitkę. Oczywiście tutaj daleko nie zajedziemy, ponieważ możemy sprzedawać tylko do połowy kwoty najniższej krajowej, prowadząc tak zwaną działalność nierejestrową, i jeżeli przekroczymy ten pułap, będziemy musieli założyć firmę. Ale jest to jakiś zaczątek biznesu po godzinach, który możemy w pewien sposób skalować, na przykład zachęcając do sprzedaży naszą żonę, mamę, tatę, dziadka itd., itd., tym samym zwiększając limit przychodu miesięcznego, dzieląc go na większą liczbę osób. Sprzedaż produktów przez Facebook Marketplace jest kreatywnym użyciem social mediów do zarabiania pieniędzy w internecie. Oczywiście tą technikę sprzedaży możecie przenieść na inne platformy, takie jak wspomniane wcześniej OLX czy Winted. To, o czym warto pamiętać, to to, aby zawsze dodawać sporo zdjęć do naszego produktu i umieszczać bardzo dobry opis sprzedawanej rzeczy. Wiadomo przecież, że każdy, zanim cokolwiek kupi, chce dowiedzieć się o danej rzeczy jak najwięcej. Pamiętajcie również, aby odpisywać na dane zapytania profesjonalnie i w sposób kulturalny. Dodatkowym atutem będzie również szybkość interakcji. Im szybciej odpiszecie na wiadomość potencjalnego kupującego, tym lepiej, ponieważ nasze społeczeństwo stało się niezwykle wrażliwe pod tym kątem i ich zainteresowanie bardzo łatwo przeskakuje na inne rzeczy. Dlatego też warto jak najszybciej odpisywać na wszelkie wiadomości. Ponadto warto dodać kilka takich samych ogłoszeń, zmieniając jedynie miejsce geograficzne.
Możecie więc dodawać to samo ogłoszenie w Warszawie, Opolu, Rzeszowie itd., itd. Warto również skupić się na mniejszych miejscowościach, ponieważ tam jest zdecydowanie mniejsza konkurencja. Pamiętajcie również, że im bardziej uniwersalny produkt, tym większe zainteresowanie. Wszelkie klucze, piły łańcuchowe, wiertarki i inne sprzęty gospodarstwa domowego będą cieszyć się ogromnym zainteresowaniem. Pamiętajcie również o sezonowości poszczególnych produktów. Baseny świetnie sprzedają się w lecie, a suszarki do grzybów na jesień. Dlatego też i tutaj zwróćcie uwagę i na ten aspekt. Ludzie spędzają masę swojego czasu w internecie i social mediach, tak więc ten sposób na zarabianie w internecie na pewno nie wypali się w najbliższych latach. Polecam Wam zainteresować się tym tematem, ponieważ najzwyczajniej w świecie warto. Osoby, które są doświadczone, potrafią zarabiać tą metodą nawet 10 tysięcy złotych na czysto na miesiąc. Dlatego też polecam Wam zarabianie właśnie tą metodą. Oczywiście sprzedaż za pomocą Facebook Marketplace to nie jedyny pomysł na zarabianie przez internet. Jeżeli chcesz poznać więcej metod zarabiania w sieci, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia innych moich wideo o tej tematyce, jak również odwiedzenia strony sprytnypieniądz.pl/wiedza, na której to znajdziesz mój autorski e-book zawierający ponad 100 innych znakomitych pomysłów na zarabianie w internecie. Link znajdziesz pod tym materiałem. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ta nowa metoda zarobku w sieci przypadła Wam do gustu. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do lajkowania, komentowania i udostępnienia tego wideo wśród swoich znajomych. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.